Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Rozmowa kontrolowana. Gościem Radia Gdańsk jest profesor Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawia Jacek Naliwajek. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mówić będziemy dzisiaj o niezwykłym programie badawczym, ale zanim o nim zdiagnozujmy wroga. Wroga, czyli raka płuc, który jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów i zabiera rocznie więcej ludzi w sumie niż rak piersi, rak gruczołu krokowego, jelita grubego? Tak, to prawda. To nowotwór numer jeden, jeżeli chodzi o umieralność, czyli o... Ale dlaczego? To jest nowotwór, który powstaje u palaczy przede wszystkim. Jak wiemy, duży odsetek ludzi pali i dodatkowo w płucu ma idealne szanse do bardzo długiego wzrostu i rozwoju, dając bardzo późne objawy. Znaczy rośnie w naszych płucach niezauważony, tak? Nie dając żadnych objawów? Tak, dokładnie w ten sposób i kiedy pojawiają się objawy, praktycznie często ten nowotwór jest w bardzo późnej fazie rozwoju i niemożliwy praktycznie do wyleczenia. To zanim o tych badaniach przesiewowych, to proszę powiedzieć, ile trzeba palić, żeby się załapać na raka? Tego nie wiemy tak naprawdę. Być może wystarczy palić dwa papierosy dziennie, a być może trzeba wypalić cztery paczki dziennie, bo i takie przypadki notujemy. Jest to trudne do określenia. Nie wiemy, jaka ekspozycja na raka sprzyja rozwojowi tego nowotworu u danej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o badania statystyczne, to wiemy, że jest pewna liczba paczkolat, to znaczy paczek wypalonych dziennie przez kolejne lata, żeby to ryzyko było znacząco zwiększone. Dobrze, to proszę powiedzieć, jakie to są przedziały. Paczkorok to jest, palę jedną paczkę dziennie przez rok, to jest paczkorok. Jak palę dwie paczki dziennie przez rok, to są dwa paczkolata. To ile trzeba, jak to jest, od do 10 paczkolat to jest jakiś jeden przedział, do 22 powyżej jakiś inny? To znaczy, to trudno w ten sposób określić. Używamy tego określenia, aby wyselekcjonować grupę, która ma większą predyspozycję do wystąpienia nowotworu. Przyjmowało się w ubiegłej dekadzie, że jest to 20 paczkolat. Obecnie grupa zwiększonego ryzyka jest określana jako grupa, która wypaliła powyżej 30 paczkolat. Czy to jest prawidłowe zdefiniowanie grupy ryzyka, tego nie wiemy i na pewno nie jest to definicja doskonała. Panie profesorze, a jak jest z diagnostyką nowotworów płuc, raka płuc? Bo jeśli idzie o inne nowotwory, to nie wiem, wydaje się, że jest sprawa oczywista. Kobiety wiedzą, co mają robić w profilaktyce raka piersi czy jajników. Mężczyźni w przypadku prostaty, raka jelita grubego. A płuca? Co, rentgen? Rentgen na pewno nie jest narzędziem, które bym polecał, ponieważ jest to już sprawa, powiedzmy, ubiegłego stulecia, można powiedzieć. A to jest jedyne narzędzie chyba dostępne w tej chwili? Jedynym narzędziem na dziś, które jest sprawdzonym narzędziem, jeżeli chodzi o badanie przesiewowe w raku płuca, to niskodawkowa tomografia komputerowa. To jest badanie, które polega na tym samym, co zwykła tomografia komputerowa, ale charakteryzuje się tym, że ma 10-krotnie niższą dawkę promieniowania pochłanianą przez pacjenta. Jest to badanie proste, wykonuje się w ciągu 7 sekund do 15, to zależy od aparatu, bez podawania kontrastu. A wykrycie guza płuca jest tak samo skuteczne jak w tej zwykłej tomografii komputerowej. I chce pan powiedzieć, że jak pójdę do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, to on mi wypisze skierowanie na tą tomografię małoobrazkową, niskodawkową będę co roku mógł sobie robić ją? Oczywiście, że nie wypisze, to znaczy oczywiste jest to dla mnie, ale to badanie, które zostało udowodnione w 2011 roku, że dzięki zastosowaniu tego badania zmniejsza się umieralność na raka płuca w tej grupie, która ma to badanie, o 20%. Panie profesorze, powiedzmy uczciwie, te badanie jest robione w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nie jest robione. Chodzi o pieniądze, oczywiście. Nie tylko w Polsce nie jest robione, ono również nie jest wykonywane czy uważane za badanie przesiewowe w innych krajach europejskich.
Także nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Jest to badanie, które wykrywa raka płuca niestety zbyt rzadko. To znaczy na 100 badań osób z grupy wysokiego ryzyka wykrywamy 1 do 2 nowotworów płuca. Czyli trzeba wykonać 100 badań, żeby wykryć jeden nowotwór złośliwy. To prawda, tym bardziej, że mówi się, że rak płuc to jest choroba palaczy, co jest prawdą, bo 90% populacji palaczy, albo 90% chorych na raka to są palacze, bądź byli palaczy, ale jeśli popatrzymy na kobiety, to jest troszeczkę inaczej. Znaczy 20% chorych kobiet na raka płuc nigdy nie paliło. Tak, to prawda. U kobiet liczba tych nowotworów niezwiązanych z paleniem jest większa, chociaż... A skąd to się bierze? W granicach błędu statystycznego. Ja bym tutaj nie próbował znaleźć przyczyny. Inaczej, ta przyczyna nie jest nam znana, jak wiele rzeczy. Panie profesorze, chodzi o ten program badawczy MolTest-BIS, polegający na wykonaniu bezpłatnej tomografii komputerowej płuc oraz badaniu krwi w celu poszukiwania raka płuca. Pomoże, Gdańsk ma szansę stworzyć jakieś markery, dzięki którym będzie można właśnie szybko, łatwo stwierdzić, czy ktoś jest chory na raka płuc, czy nie jest chory, tak? To znaczy próbujemy taki test, znaczy taki test jest wynaleziony, natomiast próbujemy ocenić, jaka jest jego przydatność w rzeczywistości. Wynaleziony tutaj, u nas. Wynaleziony tutaj w Gdańsku. W 2013 roku zakończyliśmy badania, które skutkowały wytypowaniem, znalezieniem 3 testów pozwalających na wykrycie wczesnych form raka płuca. I to są badania z krwi? To są badania na podstawie badania krwi, badania molekularne, czyli badania, które dotyczą zarówno RNA, jak i poszukiwaniem określonych białek we krwi, które jak wskazują na to, czy dana osoba jest chora, czy nie. A co to, w czym to ma pomóc? Znaczy chcemy, żeby... powiedzmy tak, mamy badanie przesiewowe, które jest, ale mówię o niskodawkowej tomografii komputerowej. To jest to, które powie z całą pewnością, czy ktoś jest chory, czy nie. Trzeba znaleźć badanie, które jest tańsze i łatwiejsze do zaaplikowania i dzięki temu zmniejszy to koszty wykrycia nowotworu. To coś podobnego jak czynnik PSA we krwi, znaczy na prostatę, tak? Tak jest, dokładnie tego typu test tylko dla pacjentów z wczesnym rakiem płuca. Z wczesnym, czyli takim, który możemy wyleczyć. I co się dzieje teraz z tym programem? Rozpoczęliśmy w tej chwili nabór do tego programu, bo musimy... Do drugiego etapu tego programu. Tak, bo musimy przebadać 7 tysięcy osób, którym wykonamy tomografię komputerową. Wśród tych 7 tysięcy osób znajdziemy 100 nowotworów. Tak mówi o tym statystyka. I sprawdzimy testy, które wykryliśmy, aplikując je tym osobom, które ten nowotwór mają i porównując, jak te testy wychodzą u osób, które nowotworu w naszym programie nie mają. Kto może się zgłosić do takich testów? Do tych testów... Bo to jest unikatowa szansa. Znaczy szansa jest taka, że będzie wykonana tomografia komputerowa i my będziemy ją interpretować, grupa specjalistów, radiologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, którzy są naprawdę wysokiej klasy radiologami, jeżeli chodzi o ocenę tego typu zmian w niskodawkowej tomografii komputerowej, bo to nie jest tak proste. I następnie u osób, których będzie podejrzenie, że nowotwór jest, one będą dalej przez nas diagnozowane w klinice chirurgii klatki. A tu muszę spełnić jakieś warunki, żeby się zgłosić do tego waszego badania? Nie wiem, palić więcej, mniej, dłużej, krócej, albo w ogóle nie palić? Trzeba być osobą powyżej 50 roku życia. To już jestem. Czyli zgadza się. Trzeba wypalić określoną liczbę papierosów, czyli być w grupie ryzyka. To jest 30 paczkolat. Założyliśmy, że tak jest kryterium naboru. Kiedy powstanie
Pana zdaniem ten czynnik, który będzie decydował, który będzie mówił, że ktoś jest chory na raka, a ktoś nie jest chory na raka? Kiedy koniec Waszych badań? Kiedy ten test pojawi się na rynku? To jest bardzo długa droga. To na pewno nie będzie za 2-3 lata. Trudno mi określić, zależy bardzo dużo od szczęścia, od tego, jak potoczą się badania. Może to trwać nawet 10 lat. To są niesamowicie innowacyjne badania. To, co chciałbym podkreślić, to to, że to wszystko zaczęło się tutaj, wymyślono tutaj w Gdańsku, na naszym Uniwersytecie Medycznym. Tu się prowadzi te badania, a partner finansowy? Partner finansowy, który wspomaga nas w tym i który będzie zajmował się w przyszłości komercjalizacją tego testu, jeżeli on oczywiście się sprawdzi. No bo to jest najważniejsze. Jest to też również gdańska firma biotechnologiczna BLIRT. Tu z Parku Naukowo-Technologicznego. A czemu nie instytucja publiczna, tylko prywatna? Takie są założenia programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Musi być partner prywatny, musi być partner biznesowy, taki, który, ponieważ skuteczność działania takiego partnera jest największa w komercjalizacji. A czemu nie duże firmy farmaceutyczne? Duże firmy farmaceutyczne, w moim przekonaniu, po odbyciu bardzo wielu rozmów z wieloma dużymi firmami farmaceutycznymi, są nastawione raczej na szybszy sukces, to znaczy interesują ich... Szybsze stopa zwrotu, żeby szybciej zwróciły się te nakłady. 2-3 lata to maksimum, na co wielka firma farmaceutyczna może sobie pozwolić. A macie jakieś wsparcie państwa? Tak, oczywiście, to jest, wsparcie jest ogromne, ponieważ cały program jest finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak wspomniałem, i praktycznie cały nakład jest, pochodzi z tego źródła. Innowacyjna gospodarka, to jest to, na co bardzo liczymy. Panie profesorze, jeszcze, gdzie można się zgłaszać do tego programu MOLTEST BIS? Gdzie znaleźć informacje, gdzie należy, nie wiem, dzwonić, gdzie należy pisać? Jedynym źródłem, czy pierwszym źródłem, gdzie można się zgłosić, to jest infolinia. I tutaj na tej infolinii wstępnie przeszkolony personel odpowie, czy dana osoba może uczestniczyć w takim programie, a później już na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego dalsza część, czyli samobadanie, czyli weryfikacja tego, czy osoba naprawdę jest z grupy wysokiego ryzyka, będzie następowała. Pamięta pan ten numer infolinii? Nie mam przy sobie tego numeru, niestety. A idzie wygooglować? No po prostu trzeba wygooglować. MOLTEST BIS, tak? MOLTEST BIS, tak. Ta informacja będzie również dostępna w bardzo wielu przychodniach. Lekarze rodzinni o tym programie wiedzą i dysponują materiałami, w których ten numer jest dostępny i sposób, w jaki można się do badania zarejestrować. Czy pana zdaniem za kilka lat będzie mniej osób chorych na raka płuc? Wręcz odwrotnie, niestety. Dlaczego? Rzucamy palenie. Ja myślę, że powie pan optymistycznie. Wiele osób rzuca palenie, wiele osób nie podejmuje palenie. No, mniej palimy. Obliczenia są takie, że w 2030 roku będzie o połowę więcej chorych na raka płuca niż obecnie. Jest to związane z starzeniem się społeczeństwa. To jest podstawowy będzie czynnik? To jest podstawowy czynnik, który do tego prowadzi, oraz to, że profilaktyka pierwotna, czyli rzucenie palenia, natrafia jednak na bardzo duże opory i w najbliższym okresie, moim zdaniem, będzie trudna do zrealizowania. No cóż, dziękuję bardzo. Życzę sukcesu, panie profesorze. Ja wiem, że szansa, czy tam prawdopodobieństwo, że uda wam się, to pan szacował na około 20%, tak? Dobrze? Że ten czynnik okaże się prawdziwy i trafiony i w ogóle, ale życzę, żeby pan się znalazł, żebyście trafili w te 20% i żebyście odnieśli naprawdę sukces i rynkowy, i naukowy, i medyczny dla nas pacjentów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.